Mapa z rzeczką. Obronię się tym razem i zagramy jako łucznik z kuszą i z Pin's Shield. I z tym, z pałą drewnianą. To pała w tej drewnianej pale trzemie moc starych drzew. Tutaj gdzieś w ogóle jest taka krowa z drewna wykonana na tej mapie. Tylko nie wiem gdzie. Tam? O, coś tam jest, jakaś wieża, nie? Zaraz, zobaczmy, zobaczmy, czy ta strzała poleci? Zniknęła, kurde, no. A wiem, że tu gdzieś stoi właśnie taka krowa wykonana z drewna, jakby, bo to widać na tym, że ktoś screena po prostu zapostował. Z tym. O, ten dzwon jest. Ale jest nieaktywny. Okej. Okay. Czas się w końcu na coś przydać, nie? Z takiej odległości nawet nie ma sensu strzelać. Tak jak już mówiłem, to jest częstszy błąd popełniany przez łuczników. Idzie. Aj! Dostał ten rycerz. No ale tak, zostałem pojechany. Niestety. O, jak dostał, paskudnie. A to w ogóle na tym mapie z duchem można walczyć, nie? Tam jest taki cmentarz w tym miejscu, gdzie teraz celuję. Jak się tam zejdzie, to wychodzi duch czasami. Kurde, no! No czemu nie biegniesz? Przecież wciskam ten shift do jasnej cholery. To też jest takie zburane, że po prostu postać jakby reaguje nie na to, że shift jest wtrzymany, tylko na wciśnięcie shifta. Jak się tego shifta wciśnie w złym momencie, to on nie pobiegnie i nie będzie biegł nigdy. Kurde, źle obliczyłem. Cały czas źle obliczam. A, jest. Jeszcze z tego. Bolca z niego ściągnąłem. Dobra, przegraliśmy tą rundę. Już tam nie dobiegnę. Nie ma bata. Tak jak przegraliśmy poprzednią mapę, tak teraz przegramy tą sromotną, klęską, szybką i bardzo wstydliwą. Ale fail. Oni się teraz tutaj zaczną respawnować, tak więc... No właśnie. No i teraz bronimy trybuszów. Mogę też swoją tarczę tą ustawić, nie? O, wciskam trójkę. Ustawia tarczę, czasami się to nie udaje, już tej tarczy teraz nie mam. My. Kurde! Czemu to brzmiało tak jakby uderzyło w ten? A być może dlatego, że szedłem i wtedy on jakby tak niecelnie strzelał. Trep 3. O kurde, co tu się dzieje? Dlaczego ja przeżyłem ten atak? A teraz zostaniesz. Dwa razy dostał. Kurde, nie trafiłem go. On był już na strzała, przecież. Ale nie rozwalam tego. No, pojedynek łuczników. Będziecie bardzo użyteczni chłopcy dla swoich drużyn. Obydwaj. Jest. W końcu kogoś zabiłem tym łukiem. Znaczy kuszą. Jest. Żeśmy go zgangbangowali. Nie miał szansy, naprawdę. Come on. Pudło. Ego! Kurde, no. Ach, chcesz się śmienożem zaciukać, tak? Co ja robię najlepszego?
O, ucieka. Nawet nie chcę się go gonić. Dostał dwa razy. I on popełniał właśnie takie błędy, że atakował to powietrze zamiast przestać, jak ten. Po pierwszym już mógł przestać, nie? I mógł się bronić. Kurde, dwójkę zniszczą. Niezbyt dobrze, bo dwójka jest druga w kolejności najłatwiejsza do obrony, nie? Trójka jest najważniejsza, bo jest właśnie najtrudniejsza w zdobyciu. Gdzie są jacyś wrogowie? Tam ktoś chodzi. Jest! Dostał! Znowu ten sam. Jestem łucznikiem, który zabija tylko jedną osobę. No, ładnie. To dlatego, że tarczy nie postawiłem. Ten łucznik już wie. Czemu znowu przestał biegać, no? Przecież trzyma cały czas ten shift. Chciałem zabijać. Tam chyba jakiegoś niebieskiego widziałem nawet. No. Tam, tu. A, dostał. Pomimo, że nie strzeliłem prosto w niego, teoretycznie to nie powinienem trafić, ale on miał po prostu pecha. Wbiegł na strzałę. Yes, zabiłem go. Kurde. Zaraz ktoś mnie w dupę nie przyszedł ten. S kolejno zabiłem. Sukces. What the fuck, co to było? Nie miałem szans najmniejszych. Nie zwróciłem uwagi na swoje otoczenie. Kurde. Tam chyba jakiś kucznik chodzi, nie? Który próbujemy zabić. O, jest koleś z moszną. A, dostał pięknie. Dostał w nogę, a złapał się za szyję. No. Animacja czasami jest dziwna w tej grze. A wiem, że to nikomu nie przyniosło żadnych korzyści, z którego zabijam, ale przynajmniej dostał w łeb. Przestrzeliłem nad kolesiem. Co za pech. Jakbym go trafił, to może by ten trebuszet przeżył, chociaż nie, ich tam było za dużo chyba. A, dostał pięknie. A, darketkę zabiłem. A, teraz powinienem szybciej zmienić broń, nie? No to widziałem, że koleś mnie atakuje. A zawsze jeszcze jest takie ryzyko, że to może kolega z drużyny po prostu atakować. A w takim miejscu, jak się to zdarza, to zawsze podejrzewam kolegę najpierw. Stop whining! Pięknie jej przynajmniej naprawił. Kurde! O, ktoś mnie uratował. I pozbawiłem go łba. Dobra, nie ma sensu go atakować. To jest człowiek z moszną i on większego uszkodzenia tutaj nie zrobi. W przeciwieństwie do tego pana, który oberwał pięknie i paskudnie. Zarazem. Ała! A, świetnie. Załatwiliśmy go. Ojej, jej, jej. Kurde, źle obliczyłem. Myślę, że mam jeszcze więcej czasu na zablokowanie się. Ale go pięknie, że paskudnie ten potraktował.
Niektórzy trafiają tak jakoś dziwnie, że za każdym razem w ogóle są potrafię w stanie się obrócić o 180 stopni i zawsze idealnie trafić, nie? Czasami jest wykonywalne, ale no jak się to ludziom udaje za każdym razem. W sumie nie wiem, jak oni to robią. Może w trzeciej postaci jakoś tak jest łatwiej zrobić. No ale też przesada, nie? No chyba, że koleś ma ten cały stół na przykład do ruszania myszką. Podkładkę ma na cały stół, znaczy się. I wtedy może jeździć tą myką, kurde, nie? Rozciągać się, wyciągać się jak człowiek z guma. Człowiek guma albo człowiek z gumy, nieważne. A i jest! Zapałkę mu wsadziłem pod łapatkę. No i co on tutaj robi? Przecież tyle moich było tutaj, no. Żółwi tam, nie może go ściągnąć. Dostał! Aż mu kask spadł z głowy. Pewnie, że w głowę nie dostał. Może dostał kogoś innego w głowę. Gdzie jest ten? Hold your position. Pod piątką. Może coś zawsze piwis się postawić, nie? No! Będzie zawsze wprowadzał jakieś tutaj zamieszanie. Ta tarcza, bo się ludzie tego nie spodziewają. Headshot. O, zniszczyli mi tą tarczę. No ją można rozwalić, nie? Oczywiście. Tylko trzeba parę razy w nią uderzyć, ona się wtedy rozpada. Chciałem w nóżkę. Nóżkę. Uniknął w ostatniej chwili. 5 minut pozostało. Zrobiłem ci nową dziurę w głowie. Kurde. Ajajaj. O, rozwaliłem głowę. Świetnie. A, nie spodziewałeś się tego, co? Uderzenie w dupsko. I wykopali pana z tymi włóczniami zamiast pięści. Piękno tej gry to jest właśnie, wszyscy się obrażają. Ale ja też się często denerwuję, jak zbyt często zginę. Co to było, jak się tam pojawił koleś nagle? Pewnie dopiero dostanę informację, że tam jest. Eat shit and die! Nie lubię tego, jak się postać zacznie ten na elemencie krajobrazu. O kurde, zaatakują ze wszystkich stron. Ała! Co to było? Przeładowuję. Niemożliwe. Miałem nadzieję, że on zginie. A kolega go zabił. Ale co z tego? I teraz stanie na jego miejscu. Nie. Mają 8 minut teraz na zniszczenie tych statków. I teraz tak, przed patchem było tak, że każdy statek ginął od jednego strzału. Po patchu jest tak, że trzeba te statki strzelić kilka razy. Dokładnie nie wiem ile razy. Chyba z 5 czy jakoś tak. Nie wiem, czy to też teraz nie ma znaczenia, czy to ma jakieś znaczenie, czy się strzela w żagiel, czy w kadłub, bo kiedyś można było strzelić w żagiel i to zaliczało. Ciekawe, co jest w tym oknie. Nie przekonałem się, bo strzeliłem za wysoko. Aha. Czyli tutaj po prostu się strzała klipuje przez grunt. No dobrze.
A, i strzela panek. Dostał w rękę. Jak widać, było to za mało. A teraz przyleciało nad nim. Kurde, no przecież ściskałem prawy, no. Ściskałem prawy. Chyba dalej sobie większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że tam na dole są, jest jeszcze balista. To wygląda przynajmniej. Jak go to ominęło? Za daleko jestem, nie trafię. Przecież się zasłoniłem. Przecież się zasłoniłem, no. Kurde! Jakiegoś farta mają tutaj strasznego. No. Tak się kończy wasze stępienie. Inny łucznik w końcu mnie zabił. Jak w ogóle nam idzie? 18 na 15, nawet nieźle. Chociaż to 15 to trochę dużo, ja łucznikiem powinien tak często ginąć. Jest! I to w łeb jeszcze dostał. Oba statki płoną. Niedobrze. Ach! Ale zdążył zniszczyć, kurde no. 5 minut. Kurde, dorzucił tym toporem. Nie sądziłem, że to jest możliwe, żeby rzucić tak wysoko. On chyba będzie teraz mnie od tyłu atakował. Bo będzie próbował przynajmniej. Ja pierdzielę, przecież w powietrze ta strzała wybuchła, a ten rozbiła się o tarczę tak naprawdę. Ach. Podeszli tak blisko? To już jest jakiś ewenement. I koniec, przegraliśmy. GG. A, stygnie.